Troszkę nam odlatuje ten typ, troszkę weszło mu za mocno. WTF! Cześć! Witam was moje fany w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się tu ponownie z klockami lepku, tym razem w wersji Fortnite. I moi drodzy, my tu nie spotykamy się, by sprawdzić, jak nazwa kanału wskazuje, czy w ogóle to fajne. Nie przychodzimy tu, by sprawdzić, czy klocki lepku są fajne, ponieważ one już niejednokrotnie udowodniły, że raczej fajne nie są. One już tutaj nie walczą o to, by stwierdzić, czy są bardzo dobre, czy dobre. One walczą o ratowanie swojego honoru, ponieważ ilokroć się z nimi nie spotykamy, no to nie jest dobrze, moi drodzy, to nie jest dobrze, więc oni walczą raczej o ratowanie swojego honoru. No i tu nie jest dobrze również chyba z tym gostkiem z Fortnite'a, no bo ja nie wiem, czy go już ten kolanowirus dopadł, czy co mu się stało, że on tak skończył, czy to jest ten gościu, który znajduje się, wiecie, w środku tego oto pudełka. No, nie wiem, moi drodzy, ale wiem, że wy lubicie Fortnite'a, więc ostatnio w filmiku właśnie, gdzie w kwarantannie pokazałem, jak radzić sobie, albo właściwie jak ja radzę sobie z kupnem Chińczyków, mam nadzieję, że film widzieliście, jeżeli nie, to was teraz serdecznie odsyłam do narożnika. Pokusiłem się o taki zestaw, 6,90 jego cena, także nie najniższa, oczywiście to każdy Chińczyk sobie indywidualnie już dyktuje. Boli mnie to, że te Chińczyki zawsze zaklejają tutaj te piękne zestawy, nie możemy podejrzeć, co innego możemy mieć. To jakiś Kapitan Ameryka jeszcze, tylko że kapitan Chińczyka chyba. Prezentacja oczywiście chamska, zżynka, nielegalna tych postaci, bo oni tak nie mogą. A przecież, moi drodzy, natomiast mam informację, że motorcycle has luminous effect, czyli że niby świeci w ciemności. Zweryfikujemy, zobaczymy. Moi drodzy. Czy jest coś innego na opakowaniu poza chamskim, nielegalnym wykorzystaniem grafik? Raczej nie. No i prezentacją tych z tyłu innych zestawów to raczej nie. Tak jak mówiłem, moi drodzy, on tutaj dzisiaj walczy raczej o honor, o odzyskanie dobrego imienia i w ogóle stwierdzenie, że jednak może da się tym jakkolwiek bawić, bo dotychczas nasze spotkania z klockami lepku są raczej złe, są raczej fatalne. Otwieramy pudełeczko, mamy numer 8 tutaj, faktycznie jest 8? Tak, on jest 8, faktycznie, o, tutaj to tak działa. Wyciągamy ze środeczka chybka i wyciągamy ze środeczka samochodzik. Boli nas oczywiście to, że brak tutaj instrukcji. Oczywiście przy tak banalnym zestawie jakby nie jest ona wymagana. Ale znacie mnie, mam nadzieję, że mnie znacie. Hej, dzień dobry, jeżeli mnie nie znacie, klikajcie teraz szybko subskrypcję tam na dole, by być ze mną jak najdłużej, jak najczęściej, gdyż to jest jedyny kanał, a przynajmniej największy w Polsce, zajmujący się tylko i wyłącznie podróbkami, alternatywami Lego. Swoją drogą, kiedyś miałem kanał największy w Polsce, zajmujący się tylko i wyłącznie grami Lego, ale ostatnio go zamknąłem. Ale tego może nie zamknę, jak klikniecie subskrypcję, to na pewno nie. Natomiast wracając do tematu, czemu mnie boli, że nie ma tu instrukcji? Okej, za 5 lat powiedzmy, ja będę chciał sobie odbudować wszystkie swoje podróbki, które są zmieszane. No i kurde, nie mając instrukcji, będzie mi to ciężej zrobić. Oczywiście, mogę patrzeć po kartonach, ale wiecie, kartony zajmują tyle miejsca, podczas gdy instrukcje zajmują miejsca tyle. Wolę zdecydowanie to po instrukcjach móc odbudowywać. Poza tym, gdybym nie miał nigdy tego z Lego, to nie wiem, jak miałbym zbudować ten motor. Czy pewnie bym dał sobie radę tym barek o dzieciak. No, zobaczymy. Moi drodzy, ciekawi mnie, jak on będzie świecił w ciemności, bo zazwyczaj elementy świecące w ciemności są tego specyficznego, takiego zielonkawego koloru. Ten jest jednak stricte niebieski. Mam nadzieję, że on przez ten czas recenzji się tu wystarczająco naświetli w moich lampach, byśmy go tutaj mogli zobaczyć w pełnej krasie świecącej, pełnej, jak on świeci blaskiem chińskości i podróbkości, i już, moi drodzy, się robi źle na starcie, bo nie chce mi tu za nic w świecie to wejść. No ale próbujemy, bo to jest ten kanał, moi drodzy. No nie chce mi to wejść, nie chce mi tu wejść, nie chce, moi drodzy, czekajcie, dajcie mi sekundę. No i wygląda to troszkę fatalnie, wygląda mi to, że motor już na starcie jest spalony absolutnie, ponieważ nie chce mi on tutaj wejść kompletnie. No to mi, wiecie, to powinno tu teraz zrobić klik i wejść, a nie chce mi wejść, moi drodzy. Motor więc już robi mu piękną ocenę temu zestawowi na starcie. Czekajcie, czy spróbujemy go zhakować, to znaczy tu wszczepić to i żebym się przynajmniej trzymał na tym. Ale chyba to nie da rady tak zrobić, chyba, moi drodzy, nie da rady. Dobra, moi drodzy, gdy naprawdę użyłem całej siły użyłem, no to w miarę wlazło, ale to się kompletnie nie trzyma. A przypuszczam, że próbując wsadzić tą kierowniczkę, która i tak tutaj nie sięga, chyba żeby było ciekawiej. Tak, ona i tak nie sięga. Nie, dobra, sięgła, wszczepiła się, ale spójrzcie, jak ona jest zrobiona.
Ajajaj, spójrzcie, jak ona tu jest zrobiona. No, Lepku, no toś uratował honor. No toś ci powiem tyle, żeś uratował honor. Jesteśmy również okłamywani niestety bezczelnie. O, ho, 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 spójrzcie tylko, moi drodzy, spójrzcie, co się dzieje. Brakuje w ogóle tu koło już upośledzone. Ależ pięknie się zapowiada. Lepku, chyba właśnie, no spójrzcie. Spójrzcie, motor jest do wywalenia. Żeby było ciekawiej, skontrolujmy to. Nie, to już na etapie fabrycznym poszło, nie ma tego w woreczku. No, pięknie. Nawet jeżeli nie byłeś w tym pudełku, to chyba w nim skończysz, jadąc szczególnie na tym motorze. Z tym przednim kołem kuś tykającym. W ogóle coś mówię, kłamanie, chciałem od tego zacząć, bo spójrzcie, to wygląda, że mamy do czynienia z lepszym kółkiem. Wygląda to jak taki, wiecie, może nawet nie tyle, że to jest guma, bo faktycznie rzadko dostajemy gumę w podróbkach, ale że jednak w środku jest szare, a z zewnątrz jest koło, a tu spójrzcie, jak to wygląda zupełnie inaczej, tak jesteśmy już okłamywani na starcie. Kierownica, tak jak pokazywałem, no ona tu, ja z nim naprawdę już nic więcej nie zrobię, w sensie ona tu sięgła i tak dalej. No tutaj, o, tu w ogóle już odpadło, tak jest, tu już odpadło, ale dobra, trzyma się to jako tako. Na kierownicy. To są właśnie słowa, moi drodzy, które chciałem powiedzieć. Nie odpuścimy temu zestawowi tak łatwo, moi drodzy, zmontowałem go z powrotem, ale tu nie ma co ratować, moi drodzy, za bardzo. Chyba widzę, że właśnie jesteśmy okłamani drugi raz, w sensie, że opakowanie nas kłamało drugi raz, ponieważ, no, spójrzcie, no opakowanie mam zaproponowane, że on ma takiego zwykłego gana ręcznego, a tu spójrzcie, jaką mamy brońkę. No akurat to raczej dobrze, tak, bo brońkę otrzymujemy zdecydowanie lepszą niż taki zwykły gnat, słaby odlew, no bo ta brońka jeszcze się jakoś broni, no ale wiecie, wyobraźcie sobie, że idziecie do Chińczyka, faktycznie jakimś cudem wam się spodobała ta brońka bardziej i kupujecie ten zestaw dla tej brońki, a tu dostajecie takie coś, no można by się wkurzyć oczywiście, chociaż wiecie, nie chodzi mi o dosłowność, tak, może być, że tu byłby narysowany odwrotnie, chodzi mi o sam fakt kłamstwa, że otrzymujemy coś innego na opakowaniu, niżli mamy w środeczku, jakkolwiek by ta broń dobra nie była, bo faktycznie jest dobra. W miarę też jest twarda, nie chcę oczywiście przesadzać, ale wiecie, czasem takie coś wystarczy podróbkom, są łamane, w miarę twarda, w miarę fajna i wygląda nawet, więc tutaj jest ok, jest to całkiem dobrze zrobione i starano się tutaj nawet jakieś wygłębienia i inne rzeczy robić. Sam hipek, no i jesteśmy kolejny raz, jesteśmy kłamani, zaraz się przyjrzymy, ale już widzę, że jest źle, moi drodzy, już widzę, że jest bardzo źle. Czekajcie, wsadzam mu łapy i to wszystko i patrzymy. Oj, Lepku, człowiek ci daje szansę, stara się, kupuje cię, a ty co tutaj wyrabiasz, Lepku? No przyjrzyjmy się, moi drodzy, hipolowi. No, zdecydowanie, jest się czemu przyglądać. Weź rutino, no. Zastanawiam się, czy ten nadruk tutaj jest specjalnie krzywo ta noga, ale chyba tak. W ogóle tu się jeszcze w tułowiu troszkę rusza, ale dobra, jak go dociśniemy mocno. Tylko, że on bardzo łatwo tu odchodzi. Co z tego, że dociśniemy go mocno, łatwo odchodzi tu. Z tyłu niestety nie ma żadnego nadruku. Tu mu jeszcze noga w ogóle krzywo. On się bardzo łatwo rozpada, powiem wam szczerze. Wyraz twarzy to wygląda trochę tak, jakby już faktycznie on odlatywał. Za dużo kwasu chinowego przyjąłem. Troszkę tak wygląda, moi drodzy. No troszkę nam odlatuje ten typ. Troszkę weszło mu za mocno. No bo spójrzcie na to drugie oko. Tam, co tam się w ogóle dzieje na tym drugim oku? Nie, powinien wyglądać tak w ogóle ścisłości, a no moim zdaniem, no tak średnio. Tych brwi w ogóle jeszcze nie ma narysowanych szarych. Oj, Lepku. Hipek, nóżki to w ogóle chodzą zbyt lekko, zdecydowanie one praktycznie same, no może same nie latają, ale chodzą zdecydowanie zbyt lekko. To jest taki test, moi drodzy, o widzicie, Lego by tak nie zrobiło, a tutaj pstryknę i bach, robi pstryk. Fajnie, starano się nam jakoś palce zadrukować, ale no nie tędy droga, słabizna. No i nadruk też taki, no jest krzywy i teraz ja nie wiem, czy on specjalnie jest krzywy, czy dlatego jest krzywy, a nadruk na twarzy to jest porażka, no odleciał nam typac, absolutnie, no ale mówię, szczerze wam powiem, najlepszym elementem stąd jest ta brońka, no bo spójrzcie, to faktycznie ta brońka się broni. I to jest najlepsze, ale wart 7 zł absolutnie to on nie jest, moi drodzy. Hipek, wygląd zły, nadruk średni, ruchowość hipka zbyt luźna, a znowu łap zbyt ciężka, tak, to jest ten model typka, a znowu rączki, no właśnie, rączki jeszcze nam same wypadają.
po jakimś czasie, po kilku obrotach, tak jest, same nam wypadają rączki. Hipek, więc absolutnie 2 na 10 max. I to tylko dlatego, że i tak w miarę ciekawy wzór wybraliśmy, bo inne wzory by nie były tak ciekawe. Brońka, okej, okay, ale jest dzieckiem kłamstwa, więc nie powinniśmy je w ogóle oceniać. Motor w ogóle tragedia, urwane koło, brak elementu i to nie jest tak, że ja go teraz urwałem, go nie było od początku. Koło, to się nie szczepia, kierowniczko, nawet przypuszczam, by na tym motorze nie usiadł, ale by nie było, zrobię wam teraz testa jeszcze, czy on w ogóle, co się dzieje z tymi łapami, w ogóle z nimi też coś jest nie tak, w ogóle patrzcie, czy one są w ogóle krzywe, widzicie, jedna jest inna od drugiej, co się dzieje z tymi łapami, ej, i on w ogóle chyba nawet nie może w tym momencie chycić tego motora, nie, dobra, może, o, czekajcie, zobaczymy, czy on w ogóle, mówię, może wejść na ten motor, O, no i średnio wejdzie, bo nie ma, znaczy dobre, jakoś tak umownie się chycił, ale spójrzcie, jak w ogóle to jest krzywo, bo tu nam fragment został, tu nie, trzyma się tak połowicznie, bo to przez tą bliskość tutaj nie pozwala. Jest źle i w ogóle na tym nie stanie teraz, no to jest wiadomo, że nie stanie i to koło urwane i wiemy, jak kończysz. No, Lepku, miałeś ratować swój honor, myślałem, że z Fortnite'em będzie dobrze. Jeszcze moi drodzy w gwoli ścisłości motor. Uwaga, naświetlony został i uwaga. No. To by było na... Nie no, dobra, nie, świeci się. Tylko to słabo widać, czekajcie. Troszkę się świeci. Żeby nie było, że całkowicie beton. O, widzicie? Troszkę się świeci. Faktycznie, pewnie gdybym go dłużej naświetlił, byłoby lepiej, ale szczerze, no nie warto. Nie no, świeci się, teraz ładnie widać. O, teraz ładnie powinno być widać. Widać? O, już nie widać. Już nie widać. Ale świeci się. Mówię, pewnie gdybym go tak pięknie naświetlił z pół dnia, to byłoby lepiej. No nie widać. Tak czy siak, to nie ratuje nic. Nie polecam wam, moi drodzy, tego. Za 7 zł jedna z absolutnie najgorszych podróbek. Absolutnie najgorszych podróbek. Jedna z najgorszych. Muszę w ogóle zrobić jakieś takie top 10 najgorszych podróbek, ale ona na pewno w te top 10 najgorszych podróbek by nam wlazła. Bez kitu. 7 zł za co? Moi drodzy. Za 4 to byłoby przepłacone, ale byłbym w stanie to przełknąć. 7? Zabolało mi serduszko teraz, tak głupio wydanych pieniędzy. Nie polecam Lepku cały czas, nie kupujcie Lepku. Oglądajcie za to na moim kanale. Czy tutaj były jedne, czy tutaj były drugie. Przekonajcie się, że to nie jest tą pierwsze słabe Lepku. I zostawcie subskrypcję, by przyszłych może Lepku jeszcze się naoglądać, bo jeżeli wam się spodoba ta padaka, to może będzie jej więcej. Więc zapraszam. I subskrypcja, dzwon, oglądajcie, nadrabiajcie. Dzięki, że byliście ze mną. Bye!